Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Skymer. To jest trzeci odcinek testowania słodyczy z Ameryki. Po raz kolejny koło fortuny wybierze, jaki produkt będzie w dzisiejszym odcinku. Także zobaczmy, jaki produkt jest jako pierwszy. Babeczka, więc w dzisiejszym odcinku spróbujemy Reese's Big Cup. Cynamon, więc w dzisiejszym odcinku pierwszym w końcu piciem amerykańskim z naszego kartona będzie cynamonowa Coca-Cola. Bezalkoholowe, a jest to bowiem piwo korzenne A&W. Chrupki, a więc w dzisiejszym odcinku jako część przekąskową zjemy sobie kombosy o smaku miodowej musztardy. I w sumie możemy również od nich zacząć, tylko oczywiście na początku pokażemy wszystkie nasze produkty, tak się oto prezentują. Wszystkie nasze produkty, bardzo mnie ciekawi, jak będzie smakować piwo korzenne oraz Coca-Cola cynamonowa, ale oczywiście jako tradycja w naszych odcinkach zawsze będziemy zaczynać od przekąsek. Mamy tutaj tak zwane kombosy o smaku miodowej musztardy. Bardzo mnie to ciekawi, bo wygląda to jakby to były jakieś rurki z nadzieniem, takie małe rurki z nadzieniem i ewentualnie pokryte trochę solą. To mnie bardzo ciekawi. Odwodniony olej z ziaren palmowych? Ludzie. I lub zwykły olej z ziaren palmowych. Już na dzień dobry widać, że dostaniemy nocnego raka w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak się prezentują. Prezentują się dosyć nieapetycznie. To mogę wam pokazać, proszę bardzo. Dosyć średnio apetycznie to wygląda. Pokażę wam jednego, jak to wygląda z boku. Wygląda jak taki jakiś niby paluszek, który jest wypełniony pewnie jakimś nadzieniem, ale jest to paluszek, który ostatecznie chyba niezbyt komuś wyszedł, więc nie wygląda to zbyt apetycznie, ale dobra, powąchajmy to. Pachnie jak paluszek, szczerze mówiąc, i jeszcze to nadzienie daje trochę musztardą, więc mam dosyć dobre przeżucia, więc musimy to sobie oczywiście spróbować. Tak, jest to serio mówiąc paluszek, tylko że gruby. Trochę jakby smakował starym paluszkiem i nie był zbyt posolony. W sensie pewnie uznali, że to nadzienie ma dodawać całego smaku. No i to nadzienie rzeczywiście smakowało musztardą, troszkę ostre to było. Ale moim zdaniem te smaki się trochę gryzły, tak? W sensie nie pasowały tak super ze sobą, żeby jeść to w ten sposób. Nie wiem, może jakby ten paluszek był trochę bardziej słony, to bardziej by smakowało. Ale ten paluszek, który otacza to całe nadzienie, po prostu wydaje się, jakby był stary. Smakuje on tak trochę mdło, brakuje mu właśnie tej soli. Nie wiem czemu nie dodali tej soli. Z jakiegoś powodu ten smak przechodzi z suchego paluszka na słodycz, nie mam pojęcia czemu. Być może to właśnie dlatego, że to jest miodowa musztarda, ale z drugiej strony jest jeszcze ta ostrość, więc trochę nie mam pojęcia, co ja mam w tym momencie czuć. Jeżeli chcecie sobie spróbować kombosy jako rzecz, którą nie wiedzieliście, że istnieje, więc dlatego chcecie ją spróbować, no to możecie sobie ją spróbować. Oczywiście jeszcze są inne smaki kombosów, pragnę zauważyć, więc musicie również sobie zobaczyć, jakie są inne smaki. Jeżeli ktoś by chciał konkretnie, dosłownie mówiąc, smak ostrej, miodowej musztardy, no to jest to pół na pół. Niektóre osoby to będą lubić, więc musicie na własną rękę to sprawdzić. Ja temu daję 7 na 10, bo to nie jest takie super złe, ale to nie jest takie zajebiste. Mogę to sobie wcinać. Teraz muszę przerwać na chwilę materiału i powiedzieć wam, że zmieniam ocenę na 4 na 10, dlatego że potem się okazało, że każdy pojedynczy kawałek wywoływał u mnie wielką zgagę. Jeszcze tylko dodam, że ja też wiem, że to intro było koszmarnie cringe'owe. W każdym razie wracamy do filmu. Ale jednak przydałoby się czymś popić. I dlatego idealne właśnie przejście jest na naszą Coca-Colę cynamonową, proszę państwa. Bardzo mnie ciekawi ta Coca-Cola, dlatego że bardzo fajnie było, jakby smakowała tak korzennie, nie? Jeszcze wam chcę powiedzieć, że obydwa te napoje przed nagrywaniem oraz jeszcze jeden, który będzie w następnym odcinku, który będzie pewnie za miesiąc, zgrybujcie, żeby nie przegapić. Wszystkie te napoje były trzymane w lodówce, tak żeby mieć pewność, że będziemy pić je zimne,
żeby pić je w sposób, jaki producent najprawdopodobniej właśnie zaleca, żeby poczuć ten smak jak najlepiej. Teraz najpierw sobie powąchajmy. Pachnie jak Coca-Cola i potem dopiero mocno czuć ten cynamon. Ten zapach już dobrze wróży, gdyż oczywiście ja bardzo lubię cynamon, bardzo lubię korzenne pierniczki, na przykład właśnie takie świąteczne. Więc mam nadzieję, że Coca-Cola będzie właśnie odpowiedzią taką na popicie tych ciasteczek korzennych, że będzie po prostu uzupełniała ten cynamonowy smak. A teraz bez zbytnego gadania spróbujmy sobie, zanim się zrobi ciepła. Ten smak cynamonowy jest ledwo wyczuwalny, ale nadal tam jest i dodaje takiej mocnej przyjemności po prostu z picia tego. I dosłownie od razu się mi przypomniało jedzenie pierniczków. Jakby postawić taką dużą butelkę cynamonowej Coca-Coli, w co wątpię, żeby istniała. Jezu, brało mi się. Było to serio bardzo dobre i wątpię, żeby była taka opcja, żeby mieć całą butelkę tego postawić sobie gdzieś na świąteczny stół, gdyż jeżeli mogliście zauważyć tą puszkę, to była to edycja limitowana niestety. Ale jeżeli uda wam się to kupić, to bardzo serdecznie polecam. To jest taka super wybuchowa rzecz, że pierwszy nowy smak, pierwszy raz czujecie ten cały smak. Nie, to jest Coca-Cola z cynamonem, ale to połączenie jest dosyć zajebiste. A ja daję tej Coca-Coli 8 na 10. 8, a nie 8,5, dlatego że zalała mi kanapę. Ale dobra, nie wylało się na szczęście zbyt dużo, więc sobie wypiję jeszcze po odcinku. Teraz przejdźmy do czegoś bardziej związanego ze słodyczami, czyli Reese's Big Cup. W poprzednim odcinku jedliśmy jajko wielkanocne z Reese's, które było dosłownie mówiąc taką masą z masła orzechowego pokrytą czekoladą, więc zobaczymy, czy będzie to się czymś różniło. Wow! Nie ma tutaj wyjątkowo tłuszczu palmowego i to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, chociaż nie wiadomo, czy będzie to na plus czy na minus, jeżeli chodzi o smak powiązany z Reese's, czyli oczywiście smak tamtego jajka, bo musimy sobie zobaczyć, czy to smakuje dokładnie tak samo, czy jednak to się różni. A teraz musimy sobie to oczywiście otworzyć i pokazać wam to wszystko, chociaż zapewne będzie mi się ta czekolada od razu roztapiała i z tym będzie mocny problem. Na karcie mam tak mało pojemności, że mogę nagrać tylko 20 minut materiału, dlatego kanapa już zdążyła wyschnąć. A tak wygląda nasza babeczka. Jest nawet w takim papierku babeczkowym. Chociaż domyślam się, że nie ma ona raczej środka babeczkowego, czyli nie ma takiego typowego ciasta w środku, ale zobaczymy. Pachnie tak samo praktycznie jak Reese'owskie jajko, czyli bardzo mocno orzechowo, bardzo mocna nuta masła orzechowego, więc musimy to sobie zdecydowanie spróbować. Wygląda to dokładnie w ten sposób i jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, na którym testowaliśmy Reese'owskie jajko, to to wygląda dosłownie tak samo, po czym również możecie wnioskować, że to będzie smakowało tak samo, czyli po prostu to smakuje również tak samo jak Reese'owskie jajko. Jak smakowało Reese'owskie jajko? Oczywiście to było mocne wypełnienie masłem orzechowym z bardzo drobnie startymi praktycznie orzechami ziemnymi, no i oczywiście dookoła jest dobra mleczna czekolada, również nie jest taka super rozwalająca się, rozpływająca się, tylko tutaj jest nawet jeszcze trochę grubsza jej warstwa, czyli można również jej sobie trochę dobrze pogryźć. Nie jest to niestety taka rzeczywiście babeczka, czyli moim zdaniem jest to niestety taki trochę zawód, ale jeżeli chcecie coś takiego po prostu dużego z masłem orzechowym i z czekoladą, takiego, jeżeli lubicie słodkie i też chcecie sobie takie coś dobrego przegryźć, no to oczywiście sobie kupcie, bardzo polecam. Być może uda wam się znaleźć coś z Reese w Biedronce, więc pod tym względem również tam szukajcie. W przeciwnym razie sprowadźcie to sobie z internetu, bo jest to po prostu dosyć dobre, mocno orzechowe. Nie jest to mocno cukrowo-słodkie, więc pod tym względem jest git, ale to jest dla osób, które po pierwsze nie są uczulone na orzechy, które lubią wręcz masło orzechowe, oraz które lubią bardzo słodkie rzeczy. Więc dla tych osób bardzo serdecznie polecam sobie wziąć takie coś. No i moim zdaniem jest to na miarę punktów 7,5 na 10, gdyż, no mówię, jest to dosyć mocno słodkie, ale jest nawet w miarę przyjemne. Teraz przejdźmy do rzeczy, która w sumie najbardziej mnie intryguje, czyli tak zwane piwo korzenne. W rzeczywistości nie jest to podobno w ogóle nawet piwo, bo nie ma alkoholu, tylko jest to dosłownie jakiś gazowany napój o smaku korzennym. Nie mam w ogóle zielonego pojęcia, na czym to polega, ale podobno to piją w Ameryce nawet dzieci, więc pod tym względem to pewnie musi być dosyć bezpieczny produkt. To jest podobno również popularne w Malezji, dlatego wszędzie tu są po malezyjsku napisy, czy po jakim języku jest w Malezji. Jaki dymek poleciał. O, otwieramy pomału. O, dobrze.
nie wylewa się tak dobrze jak uciekająca Coca-Cola cynamonowa. Pachnie jak guma balonowa. Co? Pachnie jak miętowa guma balonowa. To jest wyjątkowo zaskakujące. Żeby się nie okazało, że zaraz to będzie smakować jak Listerin. Dobra, nieważne, spróbujmy to sobie. To serio smakuje jak miętowa guma balonowa. Lol. W sensie, to jest na początku trochę słodkie, gazowane oczywiście, nie, może czasami poczujecie tam jakąś Coca-Colę, rzeczywiście, ale pod koniec to daje goryczką taką, że przypomnę ci, to jest guma, to jest chemiczne, to jest guma, mordo. No i nie pachnie, ani nie smakuje to w ogóle korzennie i nie mam zielonego pojęcia jakim cudem, ale to jest dobre na swój sposób, ale to jest absolutnie nie to, czego się po tym spodziewałem i to jest absolutnie szokujące. Jeżeli chcielibyście kiedykolwiek wypić napój o smaku miętowej gumy do rzucia, no to jest ewidentnie to. Ale jeżeli chcielibyście poszukać tutaj jakiegokolwiek korzennego smaku, no to sorry, ale wróćcie do Coca-Coli cynamonowej, bo to jest absolutnie inna ta kategoria. I jeżeli chcecie spróbować coś nowego, to ewidentnie sobie to kupcie. To rozwali wam trochę nawet mózg, bo to nie jest na pewno coś, czego się spodziewacie. Ja temu daję 8 na 10. Jest to dosyć dobre, jest to orzeźwiające, ale to na pewno nie jest to, czego byście się spodziewali po takim napoju. A jeżeli chcecie spróbować coś nowego z Ameryki, to ewidentnie sobie to sprawdźcie i to będzie po prostu jedna z rzeczy, których być może nawet nie zapomnicie o tym, że ona się stała. Po prostu jedna z niezapomnianych rzeczy, jeden z niezapomnianych smaków, bo jest on aż tak specyficzny i aż tak, można powiedzieć, po niektórych przypadkach dziwny. Ja postawię sobie na podłodze, żeby mi się gówno nie wylało znowu po kanapie. Nieważne, w każdym razie jest już godzina 22. Ja nagrywam 2 odcinki z rzędu i mi jeszcze zostały słodycze, ale to sobie nagram zdecydowanie później i wy odcinek ten zobaczycie następny na pewno za miesiąc, więc jeżeli nie chcecie przegapić tego odcinka, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie inne słodycze mogę przetestować w następnych odcinkach. Zapraszam mojego Facebooka, link w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.